24 sierpnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Ta informacja zapewne cieszy mieszkańców, a najważniejsze prace na Alei Wyszyńskiego zakończone. Pozostało malowanie. Jak informuje byłhatowski magistrat, kierowcy już mogą w pełni korzystać z Alei Wyszyńskiego. Nowa nakładka z asfalto betonu wykonana została w niedzielę. Prace te zdecydowano się przeprowadzić właśnie w ten dzień, ponieważ ruch na ulicach miasta jest wtedy najmniejszy. Do zrobienia pozostało jeszcze oznakowanie poziome. Wykonane zostanie najszybciej jak to możliwe. Proces technologiczny przy nowej nawierzchni uzależniony jest od warunków atmosferycznych. W pierwszej kolejności, najprawdopodobniej w najbliższy czwartek lub w piątek, pomalowane zostaną pasy przejść dla pieszych. Aleja Wyszyńskiego, czyli fragment tzw. małej obwodnicy miasta, to ważna arteria komunikacyjna. Każdego dnia korzysta z niej kilkanaście tysięcy pojazdów. Prace prowadzone były od 9 sierpnia. Obejmowały najbardziej zniszczony fragment nawierzchni od ulicy Wojska Polskiego do ronda Solidarności. Koszt tego remontu to nieco ponad 430 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych przekazał na ten cel Powiat Bełchatowski. Wracamy do sprawy parkingu dla osób niepełnosprawnych przy Bełchatowskim Szpitalu. Wczoraj do redakcji zgłosił się nasz telewizor i opowiedział o problemie związanym z parkowaniem w tej lokalizacji. Chodzi o to, że mimo iż wyznaczono miejsca i są one najbliżej wejścia do budynku głównego szpitala, to zaparkować tam jest bardzo trudno z uwagi na fakt, że wzdłuż jezdni ustawiono słupki. Ciężko wjechać, ciężko wyjechać. Trudności są także przy manewrowaniu. Nasz rozmówca pyta więc, czy jest szansa na rozwiązanie tego problemu. W odpowiedzi na nasze zapytanie szpital zaznacza, że słupki są miejscem parkingowym. Zostały ustawione w celu ochrony terenów zielonych szpitala. Gdy nie było słupków, często zdarzało się, że osoby parkujące na miejscach dla osób niepełnosprawnych przy manewrach ustawiania samochodów wjeżdżały na trawnik lub ustawiały na nim samochód niszcząc trawę. Do tej Pory problem zgłaszała tylko jedna osoba, która przyjeżdża dużym samochodem i ma z tego powodu problemy z zaparkowaniem. Usunięcie słupków spowoduje z pewnością powrót do wcześniejszych praktyk. Pytamy zatem dalej, czy nie lepiej byłoby przesunąć słupki, rezygnując tym samym z tego pasa zieleni, na rzecz komfortu pacjentów. Jaka będzie tym razem odpowiedź? Czekamy! Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie byłchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 128, natomiast liczba wykonanych testów 128, w tym zero z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 13 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdziły to uzyskane pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 4461, natomiast licz Liczba wykonanych testów 3271, z czego 15 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 233 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 8. Mobilny punkt przemierza województwo łódzkie. W miniony piątek szczepieniobus odwiedził bułhatów. Zaparkował na miejskim targowisku. Od godziny dziewiątej rozpoczęto szczepienia. W szczepieniobusie wszyscy zainteresowani mogli zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson Johnson bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania się na konkretną godzinę. Personel medyczny udzielał wyczerpujących informacji dotyczących realizowanych szczepień. Przez 6 godzin z możliwości zaszczepienia się skorzystało zostały 44 osoby. Warto dodać, że obecnie w mieście w pełni zaszczepionych mamy 25 463 mieszkańców. Patrząc na statystyki, najwięcej zaszczepionych osób jest w grupie wiekowej 40-59, najmniej w przedziale wiekowym 12-19 lat. 28 sierpnia szczepieniowóz pojawi się w Kleszczowie. Końcówka sierpnia, patrząc na to, co dzieje się za oknem, przypomina o tym, że jesień jest już za rogiem. Służby apelują, by nie lekceważyć alertów pogodowych. Lato mija nieubłaganie, patrząc na mapy pogodowe, im dalej na południe Polski, tym więcej chmur i opadów oraz coraz niższa temperatura. Aktualnie sierpień przypomina bardziej jesień niż lato. Lipiec natomiast był upalny ale także burzowy. Na pewno nam bardzo statystyki nabiły te burze, które przechodziły przez lipiec. Tam przez nasz powiat odnotowaliśmy właśnie trzy takie dni bardzo intensywne. To był 9 bodajże, 14 i 15 lipca i one nam dały no 178, o ile dobrze pamiętam, samych wyjazdów było w ciągu tych trzech służb do samych usuwań skutków właśnie burz, bo to, bo to były przede wszystkim powołalone drzewa, zerwane linie energetyczne, mieliśmy właśnie przypadki zerwanych dachów, bądź uszkodzonych w części, no i podtopienia, ale to już nie nieliczne. Patrząc na to, co działo się w powiecie, to w mieście gwałtowne burze nie wyrządziły aż tak znacznych szkód. Przechodziły oczywiście burze i było tam, było trochę wyjazdów, ale to były z reguły konary, bądź jakieś tam drzewa pojedyncze, do usuwania, a najwięcej to nam na, na, że tak powiem, na Bałaganiło, na Gminie, tam y, Rusiec, mhm. Szczerców, tutaj tą stronę, trochę na Zelowie, mhm. Tutaj właśnie były pozrywane te przede wszystkim dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Na naszą skrzynkę mailową praktycznie codziennie otrzymujemy raporty o stanie ostrzeżeń dla województwa łódzkiego. Zawierają one informacje o ostrzeżeniach meteorologicznych, o załamaniu pogody i intensywnych opadach deszczu, możliwych lokalnych podtopieniach czy powodziach. Alerty wydaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Służby apelują, by takich wiadomości nie lekceważyć. Alerty przychodzą i ostrzegają, oni nie są w stanie miejscowo określić nam, tylko i wysłać do. Konkretnego miejsca, bo oni też nie są w stanie określić w 100%, że tutaj ta burza akurat się wyładuje, bo wiadomo, że ona przechodzi. którędy ona przechodzi, na pewno idą te alerty. A gdzie się akurat wyładuje, już na to nie mamy, oni nie mają, że tak powiem, tak do dokładnych urządzeń, żeby to określić. I po prostu musimy czujni być, oglądać pogodę. Jeżeli dostaniemy takie alerty, rozejrzeć się od czasu do czasu wokół siebie, co się dzieje na niebie i przede wszystkim przygotować swoje posesje, swoje mieszkania, pozbierać te, jeżeli ktoś mieszka w mieszkaniu. Pozbierać po prostu z balkonu ruchome jakieś elementy, zabezpieczyć je, żeby nie uległy porwaniu przy silnym wietrze, a na posesji po prostu trzeba zrobić to samo. Zabezpieczyć wszystkie rzeczy, które są ruchome, pozamykać drzwi okna, jeżeli się wyjeżdża do pracy i, i powinno być dobrze. Ostatni tydzień sierpnia będzie chłodny i z opadami deszczu. Czy wrzesień będzie przedłużeniem lata? Zobaczymy w najbliższych dniach. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyle dniu dziękuję za uwagę. Dobranoc.